My dużo jeździmy. My wywodzimy się z kręgu e-sportowców. E-sportowiec to dość nowy kierunek, jeśli chodzi o sport. I my często uczęszczaliśmy na eventy i tak dalej. I widzieliśmy, że w Wrocławku nic się nie dzieje w tym kierunku, w jakimkolwiek kierunku. A że my tam jesteśmy dość młodą grupą i działamy z młodą grupą ludzi, to pomyśleliśmy w ten sposób, że we Wrocławku można by było też coś zmienić z młodymi ludźmi. Nie tylko w kierunku e-sportu, ale we wszystkich organizacjach, we wszystkich eventach. Bo często jest w ten sposób, że młodzi ludzie nie są brani pod uwagę w jakiejkolwiek kwestii. 10 października był Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego i doskonale wiemy, że przytulenie i bliskość to jest coś wspaniałego dla drugiego człowieka, który potrzebuje jakiejkolwiek pomocy. I z tego względu postanowiliśmy zorganizować dzisiaj taką mini akcję, która będzie polegała na tym, że ludzie, którzy czują się źle albo są smutni bądź coś w tym stylu, my chcemy im pomóc. Dlatego przytulanie to jest tylko symbol, a resztę będzie potem. Jeśli ktoś ma jakikolwiek problem i tak dalej, może się do nas zgłosić. My go pokierujemy dalej. Czyli samo weźmie przytul to jest symbol dla lepszego świata. Każdy chciałby robić coś dużego, ale szczerze mówiąc to od małych rzeczy robi się coś większego. Na pewno planujemy szukać takich świąt i takich okoliczności, które będą w stanie pokazać coś fajnego przy małym nakładzie czegokolwiek. Bo wiadomo, dużo ludzi mówi, że potrzebny jest nakład finansowy, a tutaj bardziej też chodzi o pracę, bo sami ludzie potrzebują. Oni w tym momencie mamy dość szybki świat. Ludzie biegają i nie są w stanie się zatrzymać. Kolejna akcja prawdopodobnie będzie zorganizowana Halloween. Planujemy robić raz w miesiącu coś. Nasz projekt WWK między ludźmi opiera się właśnie na tym, aby wyjść do tych ludzi, aby nie siedzieć w urzędach, aby nie siedzieć i pisać projekty, a potem coś większego wypuścić. Nie, tutaj chodzi o to, aby ludzie widzieli, że jesteśmy przy nich i robimy to dla nich.